Cześć wszystkim, nazywam się Anna Wociel. Razem z mężem i dziećmi prowadzimy stronę internetową Fit Active Family. Jestem instruktorką fitness oraz trenerem personalnym. Dzisiaj poprowadzę dla Was trening Zdrowa aktywność w ciąży. Do tego treningu potrzebujemy maty, wygodnego stroju, dużej piłki oraz wodę lub małe ciężarki. Zapraszam serdecznie. Zapraszam na rozgrzewkę. Każdy trening zaczynamy od rozgrzewki. Oto ona. Stoimy prosto, ręce na bioderka, proste plecy i głowę przechylamy raz na prawo, raz na lewo. I mocno. I oddychamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze. Jeszcze po razie. Teraz zmieniamy przód i tył. Pamiętamy o oddychaniu. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Stoimy prosto i uwaga, ręce wzdłuż ciała i obie ręce mocno do przodu. I oddychamy. Wdech nosem. I wypuszczamy buzią. Zamieniamy teraz obie do tyłu. Oddychamy. I ostatni. Ręce na bioderka. I skłony na boki. Mocno wyciągamy rękę do lewego boku. Wracamy i do prawego. Mocno. Raz jedna. I druga. I oddychamy. Wdech nosem. Wypuszczamy buzią. Teraz na trzy. Mocno wyciągamy. Raz, dwa, trzy. Druga. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy. Druga. Raz, dwa, trzy. I ostatni. Raz, dwa, trzy. I druga. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Ręce wyciągamy proste do przodu. Wciągamy brzuch i mocno wyciągamy prawą rękę do boku prawego. Wracamy lewą do lewego. I na zmianę. Raz jedna, raz druga. Jedna, druga. Teraz idzie głowa z ręką. Raz jeden bok, drugi. Jeden, drugi. Jeszcze po razie. Jeden, drugi. I uwaga, teraz mocno obie do tyłu. I wracamy. Tył, powrót. Tył. Powrót. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Zostajemy i teraz mocno wyciągamy do góry. Raz jedna. Raz druga. Jedna. Druga. Jeszcze po razie. Jedna. Druga. Opuszczamy na bioderka i kręcimy kółeczka bioderkami. Raz w jedną stronę. I oddychamy. Pamiętamy, żeby została głowa w miejscu. Tylko bioderka. Zmieniamy w drugą stronę. I oddychamy. I ostatni. Zostajemy i uwaga, większy rozkrok niż nasze bioderka. Uginamy lekko kolanka, ręce na uda lub kolana, jak nam wygodnie. I uwaga, kręcimy kółeczka do środka. Staramy się nie odrywać stopy od podłogi. Zamieniamy, druga strona. I ostatni.
I uwaga, powolutku prostujemy plecki. Ręce do góry, wdech. Opuszczamy wydech. Mocno wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech. I ostatni wdech. I wydech. Zakończyliśmy rozgrzewkę i zapraszam na główną część treningu. Zapraszam na trening. Do treningu piłkę potrzebujemy. Stajemy sobie prosto. Nogi szerokości bioder. Trzymamy piłkę przed sobą. I uwaga, lekko uginamy kolana. Piłeczkę prostujemy, ręce z piłką. I uwaga, delikatnie piłkę przesuwamy. Raz na jeden bok, raz na drugi. Mocno. Jeden. I drugi. I oddychamy. Jeden. Drugi. Jeden. Drugi. Pamiętamy, oddychamy. Wdech nosem. Wypuszczamy buzią. Jeszcze po raz. I jeden. Drugi. Zatrzymujemy się. Nogi szerzej. Kierujemy palce na zewnątrz. Trzymamy piłkę. I schodzimy, robimy przysiad. Delikatnie. Dół. I góra. Powoli. Dół. Góra. I oddychamy. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół, góra. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Zrobimy sobie kilka razy bokiem nasz przysiad. Pamiętamy o kolanach, nie wychodzą za palce. Uwaga. Dół, góra. Dół, góra. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Dobrze. Teraz siadamy sobie na piłeczce, odkładamy piłeczkę, siadamy sobie naszym całym ciężarem ciała, tak żeby pupa była na środku piłeczki, ręce na kolanach i uwaga, delikatnie bujamy bioderkami. Staramy się nie odrywać stopy od podłogi. Mocno pracują bioderka. I ostatni. I jeden. I drugi. Dobrze, zostajemy. Ręce na piłeczkę i uwaga, rozciągamy mocno plecy. Prawa ręka do lewego boku. Mocno wyciągamy. Trzymamy. I wracamy. Druga. Jeszcze po razie. I druga. I uwaga. Bierzemy sobie ciężarki lub butelkę wody, wybieramy same, tak jak czujemy się. I uwaga, trzymamy ciężarki lub butelkę wody przed sobą i ćwiczymy nasze ręce. Mocno do boku. I druga. I oddychamy. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wydech. I ostatni. I wydech. Łączymy sobie ręce z tyłu i uwaga, mocno ciągniemy do góry. Ćwiczymy nasz triceps. I oddychamy. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa. I ostatni. Zrobimy wersję na boczku, żeby zobaczyć, jak układamy nasze ręce. Powolutku. Siedzimy na połowie. Ręce mocno do tyłu. I uwaga, łączymy razem i mocno do góry. Pamiętamy, żeby łokcie były jak najbliżej głowy. I oddychamy. Proste plecki. Jeszcze dwa. I ostatni. Dobrze, odkładamy ciężarki, piłeczkę również. Zrobimy sobie teraz ćwiczenia w klęku podpartym, na macie. Stajemy sobie na macie, robimy klęk podparty, proste plecy i rozciągniemy sobie plecki. Zrobimy kocik grzbiet. Mocno wypychamy do góry i rozluźniamy. Staramy się
mocno wypchnąć plecki. Broda do mostka, mocno wypychamy. Jeszcze dwa razy. I ostatni. Mamy rozgrzane plecy i uwaga, poćwiczymy teraz nogami. Nogi proste do tyłu, mocno wypychamy. Raz jedna, raz druga. Ściągamy palce i mocno. Jedna i druga. Jedna, druga. Jeszcze po razie. Jedna i druga. Zamieniamy teraz ręce do przodu, mocno. Raz jedna, druga. Jedna, druga. Jedna, druga. Jeszcze po razie. Jedna, druga. Zrobimy teraz wersję obie. Ręka na przemian. Prawa ręka, lewa noga. I powoli wracamy. I druga. I wracamy. Jedna. I druga. Jeszcze dwa razy. Jedna. Druga. I ostatni. Jedna. Druga. I uwaga, teraz staramy się trzymać w górze i liczymy do trzech. Mocno. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy i druga. Raz, dwa, trzy. Jeszcze po razie, uwaga. Jedna. Raz, dwa, trzy. Druga. Raz, dwa, trzy. Rozciągniemy się delikatnie, rozszerzamy kolanka, siadamy popą na piętki, powolutku wracamy i uwaga, obie ręce do góry, wdech i powolutku schodzimy do dołu. I mocno wyciągamy się, jak najmocniej. Oddychamy, rozluźniamy ciało, odpoczywamy chwilkę. I uwaga, powolutku wracamy. Sięgamy po piłkę i ćwiczymy dalej. Kładziemy się na pleckach. Mamy nogi ugięte w kolankach. Kładziemy nogi pod piłkę. Przybliżamy piłeczkę do pupy. Ręce wzdłuż ciała. I staramy się jak najmocniej wypchnąć pupę do góry. Uwaga! I ściskamy piłeczkę stopami. Mocno. Góra. Dół. I oddychamy. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jeszcze dwa. Góra, dół i ostatni. Góra, dół. I uwaga, trzymamy w górze napięte mięśnie, pupa i liczymy. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Jeszcze dwa razy. Uwaga. Góra. Raz, dwa, trzy. Dół. I ostatni raz. Góra. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Ręce na boki proste. Głowa patrzy w sufit i delikatnie bujamy kolankami na boki. Raz na jeden, raz na drugi. I oddychamy. Wdech nosem. Wypuszczamy buzią. Zatrzymujemy się i uwaga, rozciągamy sobie ciało. Nogi na lewo, a głowa na prawo. I trzymamy, liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. Powolutku zmieniamy stronę i druga. Nogi na prawo, a głowa na lewo. Raz, dwa, trzy. Powolutku wracamy i jeszcze raz. Nogi na lewo, głowa na prawo. Raz, dwa, trzy. Wracamy. Nogi na prawo, głowa na lewo. Raz, dwa, trzy. Wracamy i uwaga, powolutku prostujemy nogi. Wyciągamy piłeczkę do tyłu. Mamy oparte piętki na piłeczce. Ręce wzdłuż ciała i powolutku podnosimy pupę do góry. Uwaga, delikatnie. Do góry. I dół. I oddychamy. Górę. Dół. Górę, dół,
dół, jeszcze dwa. Raz. I dwa. Rozluźnimy sobie ciało, delikatnie bujamy piłeczką na boki. I oddychamy luźniutko. Wdech nosem, wypuszczamy buzią. I ostatni raz. Jedna. I druga. I uwaga, powolutku przyciągamy do siebie piłeczkę. Stawiamy płasko stópki, tyle ile zdołamy. Pilnujemy, uważamy na brzuszek. I uwaga, powolutku podnosimy pupę do góry, tak, żeby napiąć naszą pupę. I nogi spiąć. Góra. I wracamy w dół. I każda z pań tyle, ile zdoła. Góra. Dół. Górę. Dół. Jeszcze dwa razy. Góra. Dół. I ostatni. Góra. I dół. Dobrze. Odsuwamy delikatnie piłeczkę do boku. Powolutku sobie wstajemy. Pamiętamy, odsuwamy piłeczkę i delikatnie na boczku. I uwaga. Wstajemy. Siadamy pupą na piętki. Rozszerzamy kolanka. Przyciągamy piłeczkę do siebie. Piłeczka jest między nami. I uwaga, powolutku rozciągniemy sobie ciało. Wyciągamy ręce przed sobą. Wyciągamy mocno do przodu, głowę niziutko. Pupę nie odrywamy od naszych pięt, trzymamy i mocno dociskamy. Wyciągamy plecki i oddychamy. I uwaga, w tej pozycji delikatnie bujamy piłeczką na boki. Raz na jeden, raz na drugi. Jeden, drugi. I ostatni. I jeden. I drugi. Delikatnie przesuwamy do siebie piłeczkę. Jesteśmy cały czas pupą na piętkach. Łapiemy piłeczkę obu rękami przed sobą. I uwaga, delikatnie trzymamy przed sobą i do góry. Podciągamy mocno. Górę. I powolutku dół. I ćwiczymy. Górę, wdech. Opuszczamy, wydech. Górę. Dół. Górę, dół, jeszcze dwa razy. Górę, dół i ostatni. Górę i dół. I uwaga, stawiamy piłeczkę z boku, prawej strony, lewa ręka na lewej stronie, na naszym boczku. I uwaga, powolutku wyciągamy ręce do prawego boku. I jak najmocniej, wyciągamy się mocno. Trzymamy, napinamy mięśnie. I powolutku wracamy. Zmieniamy stronę, druga strona. To samo. Tutaj się przesunę. I powolutku wyciągamy, jak najmocniej. Wyciągamy się. I trzymamy. I wracamy. I uwaga, teraz zrobimy ćwiczenie. Trzymając piłkę nad głową. Trzymamy mocno piłeczkę i uwaga, uginamy obie ręce w łokciach. Do tyłu i wracamy. Tył i powrót. Tył, powrót. Tył, powrót. Mocno jeszcze. I oddychamy. Wdech, wydech. Jeszcze dwa razy. Raz. I dwa. Opuszczamy piłeczkę. Zrobimy to ćwiczenie bokiem. Pokażemy. Pamiętamy, układamy nogi szeroko, żeby naciskać na brzuszek. Piłeczka do góry, nad głowę i powolutku. Staramy się łokcie trzymać blisko głowy. I uginamy mocno. Dół, góra. Dół, góra. Dół, góra. Dół, góra. Dół, góra, jeszcze dwa. Raz. I dwa. Opuszczamy piłeczkę. I uwaga, wstajemy pomalutku do piłeczki. Odwracamy się bokiem.
Piłeczkę trzymamy z lewej strony. Zrobimy potem wersję na prawą stronę. Lewa noga jest ugięta. Prostujemy prawą nogę. Opieramy się na piłeczce i delikatnie unosimy prawą nogę do góry. Tyle, ile załamy. Pomalutku. Uwaga. I góra, dół. Góra, dół. Wytrzymujemy. Góra, dół. Napinamy mięśnie. Góra, dół. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Zmieniamy nogę. I robimy to na drugą stronę. To samo. Teraz prawa. Opieramy rękę na piłeczce. Noga prosto. Trzymamy mocno piłeczkę. I mocno podnosimy nogę do góry. Uwaga. I góra. Dół. Pomalutku. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. Dobrze. Powoli wracamy. I uwaga. Wejdziemy sobie jeszcze na piłeczkę. Siadamy popą na piłeczce. Delikatnie. Nogi mamy szeroko, szerzej niż nasze bioderka. Ręce na udach. I delikatnie podskakujemy na piłeczce. Delikatnie unosimy popę tak, żeby nie odrywać piłeczki. Delikatnie. Góra. I dół. Góra. Dół. I oddycham. Góra. Dół. Napinają nam się mięśnie nóg. Pracują mięśnie nóg. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Teraz na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Dół. Dobrze. Raz. Dwa. Trzy. Dół. Raz. Dwa. Trzy. Dół. Raz. Dwa. Trzy. Dół. Jeszcze dwa. Raz, dwa, trzy, dół i ostatni. Raz, dwa, trzy, dół. Rozluźnimy sobie ciało. Delikatnie bujamy się do przodu i do tyłu. Luźniutko. I oddychamy. Wdech i wydech. Wdech nosem. Wypuszczamy buzią. I ostatni raz. Dobrze. Zostajemy w tej pozycji. I uwaga, łączymy obie ręce na wysokości klatki piersiowej, łokcie wysoko. I uwaga, staramy się brodą dotknąć jak najbliżej naszego mostka. Uwaga, mocno. I ręce wypychamy do przodu. I powolutku wracamy. Mocno. Przód. I tył. Przód. Tył. Przód, tył, przód, tył, przód, tył i ostatni raz. Przód i tył. Wyciągamy obie ręce mocno do góry. Mocno wypychamy, jak najmocniej. Wyciągamy ręce. I delikatnie bujamy się na boki. Raz na jeden. I drugi. Jeden. Drugi. I oddychamy. Wdech nosem. Wypuszczamy buzią. Jeszcze po razie. Jeden. Drugi. Opuszczamy ręce. I uwaga. Ręce mamy na wysokości klatki. Palcami do siebie. I mocno wyciągamy rękę do tyłu. Jak najmocniej. Raz jedną. Raz drugą. Mocno. I druga. Jedna, druga, jedna, druga. I staramy się teraz, żeby głowa szła za ręką. Patrzymy daleko. I druga. Jedna, druga. Jeszcze dwa razy. Ostatni. Patrzymy na wprost i teraz same obie ręce mocno wyciągamy do tyłu. Naciągamy plecki i wracamy. Tył. Przód. Tył. Przód. Tył. Przód. Jeszcze dwa. I ostatni. Dobrze. Ręce na uda. I teraz mocno
przebujamy, podskakujemy sobie delikatnie i oddychamy. Rozluźnijmy sobie troszeczkę nogi. I uwaga, delikatnie układamy ręce z tyłu piłeczki. Mamy. I uwaga, staram się wyciągnąć troszeczkę do przodu. Trzymamy pozycję i powolutku wracamy. Proste plecki. Do przodu. I wracamy. Przód. Powrót. Przód. Powrót. I ostatni raz. Przód. I powrót. Dziękuję za trening. Zapraszam na rozciąganie. Jak każdy trening kończymy rozciąganiem, więc na niego zapraszam. Siadamy sobie 7 z krzyżnem, proste plecki i uwaga, powolutku lewą rękę kierujemy na lewy bok, prawą na prawą i mocno wyciągamy się do lewego boku. Jak najmocniej. Trzymamy, mocno ciągniemy. Wracamy i robimy drugą stronę. To samo, prosta ręka i mocno do prawego boku. I wracamy. Prostujemy prawą nogę. Lewą mamy delikatnie ugiętą. Kto da radę przy udzie, jeżeli nie, przy kolanku, trzymamy sobie delikatnie. Prawa ręka na prawą stronę, lewa do góry. Wdech i mocno skłon do prawej nogi. Wyciągamy się. Wracamy i zamieniamy. Prostujemy lewą nogę, zginamy prawą, tak samo do uda lub do kolanka. Lewa ręka na podłodze z lewej strony, prawa do góry i mocno wdech i skłon do nogi. Wydech. Wracamy, opuszczamy rękę i uwaga, powolutku łączymy sobie stópki razem. Przyciągamy do siebie tyle, ile zdołamy. Pamiętamy, pilnujemy brzuszka, żeby go nie obciążać. Łokcie na kolanka, dłonie na stópkach lub palcach, tyle, ile zdołamy. Delikatnie pochylamy się do przodu i staramy się kolanka kierować w stronę podłogi. Delikatnie. Rozciągamy sobie. Pochylamy się delikatnie do przodu i ciągniemy. Mocno wyciągamy. Wracamy, rozluźniamy nogi, powolutku prostujemy obie nogi, ręce do tyłu, za pupę i powolutku podnosimy pupę do góry na piętki, delikatnie i liczymy sobie do trzech. Raz, dwa, trzy i luźniutko opuszczamy. Jeszcze dwa razy. Górę, raz, dwa, trzy. Dół i ostatni raz. Górę, raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Uginamy nogi. Mamy zgięte w kolankach. I uwaga, powolutku. Prawa ręka idzie na prawą nogę, lewa na lewą. I uwaga, broda do mostka i wypychamy mocno plecki. I rozluźniamy, prostujemy. I znowu dół. I góra. Ostatni raz. Dół. I góra. Wracamy do siadu skrzyżnego. Siedzimy. Siad skrzyżny, ręce na kolankach. I uwaga, głowa na lewą stronę. Lewa ręka do góry za prawe ucho. I delikatnie ciągniemy do lewego boku. I oddychamy. I zmieniamy. Głowa na prawo. Prawa ręka za lewe ucho. I delikatnie ciągniemy. I oddychamy. Wracamy. Obie ręce wyciągamy do przodu i staramy się jak najmocniej sięgnąć do przodu. Mocno kierujemy się w stronę podłogi. Powolutku wracamy, prostujemy plecki, proste plecy i oddychamy. Wdech i opuszczamy wdech. Mocno wdech, wydech i ostatni raz. Wdech i opuszczamy wydech. Bardzo dziękuję za trening. Pozdrawiam.